jak się pan czuje? Wygrał pan kryształ w ogóle Mercedesa? Tak, to prawda, wygrałem, nigdy niczego nie wygrałem. Bardzo się cieszę z Mercedesa, cieszę się z kuli, ale tak naprawdę największą radość miałem z tego, że mogłem zatańczyć w finale tego programu i że występy Ani Głogowskiej i moje zostały tak wysoko ocenione przez widzów i tak zostaliśmy pokochani, że no, głosami widzów ten program wygraliśmy. To jest moje największe szczęście. Fajnie jest mieć Mercedesa i fajnie jest mieć kulę, ale największą radochą było właśnie te głosy widzów i te trzy tańce, które mogliśmy dzisiaj zatańczyć razem na tym parkiecie. Słuchajcie, ten samochód podobno kosztuje 180 tysięcy. Powinni dawać dwa. A tak w ogóle to gratuluję. Jak się pani czuje? Jak się tańczyło z Kacprem? Z Kacprem tańczyło się po prostu fenomenalnie. Będę strasznie za nim tęsknić. Będę strasznie tęsknić za tymi naszymi dewagacjami, rozmowami, jak należy zatańczyć czaczę, żeby wyszła poza ramy tańca towarzyskiego i żeby była czymś w rodzaju spektaklu. I dlatego tak bardzo, bardzo, bardzo będę właśnie za tymi takimi szarpnięciami duszy tęsknić. Największe dla mnie to było zaskoczenie, że tak naprawdę tak można, że naprawdę tak właściwie trzeba. I cieszę się po prostu.